Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie dodatki do gry Mafia 3. No i z tego co się orientuję, no to my sobie już ukończyliśmy w poprzednim materiale wątek główny fabularny, bo jak sobie zerkniemy na mapkę, to mamy informację, że mamy jeszcze poznawać z głosem i dowiedzieć się czegoś więcej na temat niektórych mieszkańców, którzy potrzebują twojej pomocy po aresztowaniu Chudego. A tak więc wydaje mi się, no właśnie, nawet jest informacja, jest to misja opcjonalna, że są to misje poboczne, ale zakładałem, że chcielibyście je zobaczyć, tak więc zobaczymy sobie, co ciekawego tutaj w związku z tymi misjami pobocznymi będziemy mogli sobie ograć. Jako że to DLC było dosyć króciutkie, ja myślę, że warto sobie to wszystko posprawdzać, tak więc idę ponownie do tego budynku i zaraz sobie pogadamy z naszym koleżką. Keeping it locked down, Laveau. Sinclair, you think you deal with one thing? You did a good job with Slim. The feds have him, but he's doing his damnedest to change that. But all that evidence? It's a start. But more folks in Sinclair need to speak up, and they can't if the sheriff's department and whoever else is terrorizing them. Where can I start? I can point you to some concerned citizens in Sinclair. Let me see what I can do to help. Thank you. Help them and we'll be a step closer to keeping Slim Beaumont behind bars. Okej, czyli niby misje poboczne, ale one sprawią, że Chudy wyląduje w więzieniu, czego oczywiście chyba każdy z nas chce. Tak więc zerknijmy sobie na mapkę. No, przy okazji możemy używać już wozu Roxy. Tak więc lecimy sobie, słuchajcie, porozmawiać z prawnikiem i słyszymy się za momencik. Okej, jesteśmy na miejscu. Zobaczmy, w czym możemy w ogóle, co tu się stało, zobaczcie to. Wybita szyba. Sprawdźmy, o co tutaj chodzi. Jakiś liścik. Okej. Zajrzyjmy na tyły. Remus? Christian Remus, Esquire. And you're Laveau's acquaintance. Well, mind the mess. I understand you can help me get my Blanche back. Blanche, your woman? What's Slim want with her? Well, you see, I've had occasion to perform legal services for Sheriff Beaumont, along with some not-so-legal services. Now, Slim's afraid you'll talk, but he doesn't want you dead. Which is why his thugs kidnap my Blanche. See, they're keeping her over in the scrapyard, the one that got blown up. I know it. Save her. Save her and I'll sing like a proverbial canary. No dobra, tego nam będzie potrzeba, tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak udać się ponownie w miejsce, w którym już byliśmy. Tym samym autem, które tutaj stoi na parkingu. Czy to jest daleko? Nie, nie jest to daleko jakoś specjalnie, tak więc pojedziemy sobie tam oczywiście. Te misje wydaje mi się, że bardzo podobnie będą wyglądały. Tutaj będziemy musieli pojechać, odbić jakąś tam babeczkę. Potem może trzeba będzie jakieś auto załatwić. No dosyć schematyczne te misje są. No ale na pewno po nauczce twórców, a propos podstawki, takiej nudy i monotonii nie doświadczymy. Tego jestem niemalże pewien. Szkoda, że troszeczkę się bardziej nie dozbroiłem, ale w sumie będę mógł to zrobić. W przypadku mafii fajne jest to, że możemy sobie cały czas, nieskończoność, o ile mamy kasę, wzywać pod nas, nie? Tutaj bezpośrednio naszego kumpla, który nam dostarczy nam broń, co jest zdecydowanie fajne. W przypadku GTA trzeba jechać do sklepów, co nie? Tak więc wydaje mi się, że lepiej się zaopatrzeć. Czy ty, koleżko mój kochany, współpracujesz z nimi, skoro ty od nich tam przyjechałeś? Mam nadzieję, że nie. Dobra, weźmiemy najpierw tak, wyposażenie. Weźmiemy, zaopatrzymy się w mołotowy. No już w nic więcej się niestety nie zaopatrzymy, bo tej kasiory zbytnio dużo nie mamy. Szkoda, że nie zwróciłem na to uwagi. Byłem pewien, że za tę misję coś kasiory dostaliśmy,
A jednak troszeczkę lipa. No dobra, poradzimy sobie, mam nadzieję, z takim wyposażeniem. Tutaj widzę brama otwarta, więc możemy sobie na spokojnie wbić. Mogłem to troszeczkę lepiej zdecydowanie rozplanować, bo nie mam ani broni z tłumikiem. Będzie głośno. To jest pewne. Ale wyjątkowo tutaj jest cicho. Coś tu mi nie pasuje. W ogóle jak tu mogę przejść? O, to jest pytanie. Tędy jakoś? Chyba nie. Wcześniej jak tędy podjechaliśmy w okolice. O, coś tu mamy. Wcześniej jak podjechaliśmy tutaj w okolice, to widziałem strasznie dużą ilość przeciwników. Zajdźmy sobie tyłami. Broń sobie zaraz pozbieramy od przeciwników. Okej, zobaczcie to. Koleżko, mógłbyś nie wrzeszczeć, mogę cię o to prosić. I teraz tak. Tamci gdzieś poleźli. Muszę go zabić, bo będzie nam robił pewnie problemy. No nie wierzę w to. Poza naszym celownikiem, to weźmy sobie pistolecik. On w ogóle tak jakby nie wiedział, co tutaj się dzieje. Gdzie on w ogóle poszedł? Dobra. Weźmiemy sobie twoją amunicję. Troszeczkę jestem zdezorientowany, nie wiem co tutaj się dzieje. A jest, tutaj są, dobra, kolejni. Jak ja bym chciał trafić ich obu naraz, to by było coś pięknego. Uwaga. No może nie w tym stylu, ale udało się dosyć szybko ich wyeliminować. Kogoś tutaj słyszy, ciągle ktoś do mnie gada. Ale nie wiem dokładnie, gdzie on jest. Nie widzę go na mapie. No, wychyl mi się, koleżko, wychyl mi się. No, ty skubańcy, jesteś przygotowany. Dostał czy nie dostał? Dobra. Nie, tamten typek cały czas, słuchajcie, żyje. Taki był w sumie przy kości, więc... Co za tym... On przeżył? A jest tam. Troszkę koleś przy kości jest, więc tłuszcz go tutaj zdecydowanie i gruba skóra chroni. Dobra, mamy z nim spokój. No weźmiemy sobie teraz tego shotguna od tego, bo ta snajpa nam się nie przyda w pomieszczeniu zamkniętym. A tutaj, z tego co widzę, będziemy się musieli jakoś udać. Ale jak tam wejść do środka? Chyba tędy. Ole! Ten, mimo że też gabarytowo był dosyć duży, to nie przetrwał ataku z shotguna. Dobra, widzę babeczkę już, którą mieliśmy uratować. Ja przy okazji sobie wezmę apteczki. Tutaj była apteczka, zaraz się tobą zajmę. Spokojnie, nie martw się, zaraz do ciebie podejdę. Ale skorzystam, póki jest spokój, z apteczek. We ain't got time for who, what, when. Go out the back way. Christian's waiting for you at his place.
Figured you'd be in the wind by now. Well, there's a 2 o'clock train ticket with our names on them. Fake names, of course. But you'll testify. If it means not having to look over my shoulder for the rest of my life, yeah. Yeah, I'll testify. You take care of her now. Okej, czyli jedną osobę udało nam się przekonać do złożenia zeznań. Teraz jeszcze, z tego co widziałem na mapce, pozostały nam 2 osoby, do których oczywiście będziemy też musieli pojechać i pewnie coś dla nich zrobić. Jakie my tu w ogóle furki mamy? Weźmiemy sobie tą żółtą. Wygląda całkiem nieźle. Mam nadzieję, że tutaj koleżka się na nas nie obrazi. Spójrzmy sobie na mapkę, gdzie musimy pojechać. No i co my tu mamy? Jak widzicie, mamy możliwość porozmawiania z pastorem oraz mamy możliwość porozmawiania jeszcze z wdową. Tak więc wydaje mi się, że jako że bliżej mamy do pastora, to sobie do niego pojedziemy i zobaczymy, co ciekawego będziemy dla niego musieli zrobić, aby właśnie przekonać go do tego, aby pomógł nam złożyć zeznania obciążające chudego. W ogóle te ksywki są strasznie dziwne w tej grze. Wcześniej był krótki, chyba niski, jak jeszcze był koleś, teraz chudy. Mogliby się troszkę postarać bardziej o takie jakieś konkretniejsze, bardziej charakterystyczne ksywki, które zapamiętamy na lata. Jak chociażby, nie wiem, z serii GTA wiele postaci, no większość z was do tej pory kojarzy. Tutaj te postacie na pewno nie zostaną na długo zapamiętane. No i mamy pastora. Z czym on się boryka? Welcome, welcome, friend. We are a congregation open to all. I'm Laveau's friend. Christ, man. We don't get too many color folks in these parts. Southern Union sees to that. Yeah, those assholes have their hooks in Sinclair. Sorry. Oh, fuck it. It's Slim's doing. He's in lockup, but he figures if he lets the Southern Union loose, he'll keep Sinclair in line. And keep folks quiet. So you want somebody to mix it up? Make it hard for the Southern Union to operate? You'll find rallies going on at the Sinclair Trailer Park and the old farm. I believe you are an instrument of justice. And I pray you can convince them to leave my people be. Okej, czyli tutaj będzie rozwałka, coś podobnego, co mieliśmy okazję zobaczyć w odcinku poprzednim. Ja z tego co się orientuję, będę mógł sobie wezwać te auto właśnie z tego DLC, które to jest. To jest to. Ta fura nam zdecydowanie tutaj się przyda i będzie najlepsza do tego typu misji. Aż z przyjemnością ją sobie wykonam. W ogóle powiem wam szczerze, że tak mi się spodobała ta zabawa w rozwalanie tej całej okolicy, że uważam, że powinny być tu jakieś takie właśnie gierki arcade'owe, gdzie możemy coś robić na czas, na przykład mierzyć się w rankingach ze znajomymi. No, można byłoby to fajnie rozbudować. Bo 2 misje to wydaje mi się zdecydowanie za mało jak na mnie. I pobawiłbym się w tego typu rozgrywkę częściej. Ale zobaczymy, co my tutaj ciekawego będziemy mieli. W ogóle ta furka może i nie wygląda, ale też oprócz tego, że jest wytrzymała, to jest cholernie szybka. Jedna z szybszych w grze. No i dobra, mamy te pole kempingowe tutaj. Musimy też uważać. Musimy uważać, żeby nas czasami nie zestrzelili. Ale z tego co też tutaj mogę zauważyć już, tutaj nie za bardzo chodzi o rozwałkę, a po prostu o strzelanie w takie miejsca, które będą w stanie tutaj porozwalać ich. Czyli tam widzieliście, były jakieś słabe punkty, które trzeba było rozwalić. Wszystko porozpadało praktycznie. Czekajcie, pojedziemy teraz tutaj zobaczyć, jak możemy rozwalić tego
A, no okej. Udało mi się. To tyle. Całej reszty rozwalać nie muszę. Taki nie był cel misji. Miałem tylko porozwalać tych najistotniejszych typków. Nikt mnie nie goni. Więc możemy. Udać się dalej. Co my tu mamy? Tego rozwalimy w ten sposób, nie uciekniesz nam, kochaniutki. Właśnie, trzeba uważać, żebym się jakąś pułapkę czasami nie wpakował. Wiecie, oni swój teren doskonale znają, nie? Ja go dopiero pierwszy raz tutaj sprawdzam. Ale podoba mi się, nawet bardziej podoba mi się. Tutaj wysadzamy tych przeciwników praktycznie, nie? Zobaczcie, podjeżdżamy, strzał i rozwałka. Zobaczcie, wszystkie te ambony, to wszystko się rozwala w ten sposób. Więc szukamy martwych i słabych punktów. Jeszcze dwóch typów nam zostało. Zobaczymy, może coś ciekawego tutaj się... O właśnie, w ten sposób. Wydaje mi się, że nawet teraz ten pojazd, którym jeżdżę, lepiej się prowadzi mi. Takie lekkie drifty można nim robić. No i to by było tyle. Niezbyt wymagająca, jak widzicie, misja. Sprawiająca wyłącznie frajdę. Czegoś takiego powinno być zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Myślę, na tej mapce, która została dodana właśnie w tym DLC, można by było fajnie się jeszcze pobawić. Chociażby w tej misji, nie? Mogliby nam dać jakieś więcej, jakichś różnych punktów, do których musimy jechać, porozwalać. Poszukać jakichś takich, wiecie, słabych punktów, porozwalać ambony. Na przykład z tego, zobaczcie, tego pączka można by było strzelić i zabić kilku typów automatycznie za jednym razem, ale no dali nam i zaserwowali tego dosyć mało. Ale kto wie, być może wdowa będzie miała dla nas coś lepszego, ciekawszego, dającego więcej frajdy. No, tak się kończy zabawa. Wrócisz czy nie wrócisz? Przewróć pojazd? Okej. Mam nadzieję, że pastor będzie zadowolony z naszych poczynań. Się trzęsie cały. Zadowolony chyba. Southern Union won't be bothering your people anytime soon. I think they saw the light. You whooped their asses is what you're saying. Thank you. And thank Laveau for all he's trying to do around here. From your mouth to God's ear. Go in peace, Mr. Clay. Not likely. Dobra, to lecimy sobie do wdowy. Mamy szybką furę, a więc też bardzo szybko będziemy się mogli do niej przenieść. Że mogę sobie tu na podwórko wjechać? Mogę. Słuchajcie, zaparkujemy sobie nawet tutaj w garażu i to zaparkujemy tyłem, bo zakładam, że gdzieś nas wyśle. Więc od razu postawimy sobie wozik w cieniu, żeby nam nie było gorąco i lecimy do wdowy. Oczywiście amerykańska flaga. Jakby inaczej. O, proszę. O, nawet fajna taka mamuśka, co nie? Pogadajmy. You're with that Laveau, right? Slim's pissant buddies in the department are planning to dump a whole mess of documents for the man. Let me guess. Documents that could help send Slim up the river. Bobby, my husband, worked records at the department. When Slim went up, Bobby overheard one of the deputies, Tupelo, talking about burning all kinds of shit. Records of the fucked up shit the department's been getting up to. Tupelo found out Bobby knew. Then he killed him. He was a good man. Where's Tupelo now? Landry's. You should know it's a Southern Union bar. You stay safe. I'll get justice for Bobby. Ain't looking for no justice, son.
No dobra, tutaj nam się szykuje jakaś grubsza akcja, jakaś rozruba bardziej chyba. Zobaczymy. Ej, to nawet... Oj. Przypominają się czasy Forza Horizon, jak za każdym razem się uderzało w drzewo. Mamy blisko 300 metrów, tak więc naprawdę będziemy chwila, moment i na miejscu. Ale te lokalizacje nowe, które się pojawiły w każdym DLC, czy to dżungla, czy to te, wiecie, klimaty jak z horroru, czy właśnie takie, taka wieś, która tutaj jest w tym rejonie, coś rewelacyjnego, jestem z tego... No ogólnie, powiem wam, że wszystkie DLC mi się bardzo podobały, jedne z lepszych, jakie miałem okazję ostatnio ogrywać. Nie mówię tutaj oczywiście o takich DLC-kach, jak chociażby w przypadku, wiecie, Wiedźmina, tak, gdzie tam praktycznie te DLC wygląda jak osobna gra zupełnie. Ale jeśli chodzi o takie, wiecie, dodatki, które sobie można kupić za tam kilkadziesiąt złotych, no to fajnie wygląda. Teraz co? Dobra, spoko. Myślałem, że mnie zabijesz, tak więc... Jest problem, bo nie wiem, kto jest moim rywalem. Nie wiem, kogo mam zabić. Jest tu tyle ludzi, co prowadzi do niemałych problemów. Dobra, uciekajcie ludzie, bo jeszcze zabiję tego, którego nie mam. Dobra. O proszę, to mi się już podoba. Ole, ich tam wykurzyłem. On tu jakoś do mnie przyjdzie? Tu nie ma wejścia chyba, co? Nie mam się czego chyba obawiać. Nawet zaryzykuję i sobie do niego zejdę. Oj, tu będzie grubo, shotgun widzę. O, wchodzi w ruch. Ale właściciel niezbyt mądrze go używał. I tak się kończy. Teraz tak, tutaj na górze chyba będą, albo tutaj. W ogóle zobacz, jaki krokodyl. Przypominają mi się aż misje na tej barce, gdzie tam było sporo tych krokodyli, ale tępi ludzie po prostu zeskakiwali z tej barki do wody i te krokodyle miały co sobie tam wszamać. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Pójdziemy sobie tędy. Ja tam wrzucę kilka granatów, albo nawet i wrzucimy sobie mołotow, albo te sobie wrzucić, albo dobra, mołotowy jednak. Fajnie by było ich sobie podpalić. Gdzie oni są? Oni są gdzieś na dole. Czekajcie, obadamy co my tu mamy w ogóle. Czyli tutaj musi być jakieś podziemne wejście, którego ja nie obczaiłem. I dosyć musi być tutaj... Gdzie ono jest? Czekajcie. To jest jakiś mechanizm, który to otwiera? Nie, raczej nie, raczej nie. Raczej nie kombinujmy. A tutaj oni są. To jest zamknięte, dlatego mnie nie słyszeli. Jednak rzucimy tym sobie. Holy shit, move your ass! Better get to the bottom of that smoke. Could be anything. Chyba nie chwa. O, już ktoś idzie, już idą. Bang! Pięknie! Dobra, porobieni, wbijamy do środka. Pięknie. Kurde, ale się tutaj urządzili. Fajnie, naprawdę. No i co? Myślałeś, że z Lincolnem dasz radę wygrać, chłopie? Ja tutaj całe... Oh,
You're already too late. Fucking pigs. Ja tu całe miasto kontroluję, chłopie. Nie ma się tutaj nawet co stawiać. Też ta miejscówka troszeczkę mi przypomina klub motocyklowy z GTA. Zobaczymy w ogóle, jak tutaj ta miejscówka wygląda. Tutaj w ogóle mogłem sobie zwrócić uwagę. A nie, tędy przyszedłem. Myślałem, że to jest jakieś inne pomieszczenie. Jakieś inne wyjście. No i co? Mamy 300 metrów do kolejnej lokalizacji. Tutaj mamy troszeczkę rozbudowaną tą misję bardziej. Ale osobiście mi się to podoba. Przeładujemy sobie od razu broń, która też swoją drogą jest całkiem niezła. I lecimy gdzieś w stronę lasów. Nie wiem, czy słyszycie tę piosenkę, która aktualnie leci w tle, bo jest troszeczkę przyciszona, ale jest to konkretny kawałek, który mi się strasznie kojarzy z Wietnamem, wojną w Wietnamie. I teraz tak, co my tutaj możemy zrobić? Na spokojnie, co my tu możemy zrobić? Tak. Dobra, oberwał typek. Teraz sobie pójdziemy tyłami, załatwi tutaj całą okolicę. Jak to się jest? Wkraczamy na ostro, słuchajcie, nie ma się co pierdzielić z nimi w tańcu. Ej, koleżko, takich ślizgów to nie potrafi robić zwyczajny policjant. Czyli wychodzi, o, widzę, ładnie poukrywani, kurcze, pod przykrywką policjanci, co my tu mamy? Ostatniego policjanta prawdopodobnie. Kojarzy mi się z bajkami takimi starymi. Była jakaś taka fajna bajka o takim misiu Yogi chyba. I tam taki typek właśnie czymś takim jeździł. Też chyba w sezon na... Sezon na misia chyba też jeden typ. Ten taki, wiecie, ten czarny charakter chyba czymś podobnym jeździł. Strasznie mi się takie pojazdy właśnie kojarzą z jakimiś bajkami amerykańskimi. No i z tego co widzę, to już nasz policja, kurde, zgubiła. Coś ta policja jest naprawdę w tym mieście strasznie, ale to strasznie słabiutka. Nie radzą sobie totalnie, niestety. Albo ja, kurde, po zdobyciu takiego dużego doświadczenia sobie niezwykle szybko z nimi radzę. No dobra. Wbijamy tutaj. LeVeau, the sheriff's department was trying to burn up his paper trail. If you can send somebody over, it's all stashed in a truck behind the body shop. One of the boys are on their way.
Okej, tak więc to by było chyba tyle, jeśli chodzi o to DLC i misje poboczne. Jeszcze oczywiście udamy się do punktu docelowego. Raczej przeskipuję wam tą podróż i za chwilkę się słyszymy, słuchajcie, ponownie. Hey, thanks to you, Slim Beaumont staying right where it's supposed to be, in a cell. You checking on those folks? Irma, the preacher, Remus? Irma and Remus left town under the movement's protection. Jeremiah, he's still there, still preaching. You did good. Roxy sends her best. Says you owe her a letter. You two corresponding? that's my cue to split. I'll catch you on the other side, LeVeau. The arrest and subsequent conviction of Sheriff Walter Beaumont exploded from a story of small-town corruption to national news. You see, Beaumont named names. He implicated over a dozen co-conspirators in the Sinclair Parish Sheriff's Department. He identified members of the white supremacist Southern Union. Some of those men belonged to the Louisiana political machine. Now, for his part, Beaumont accepted a sentence of 15 years in prison. He served 12, most of it in solitary confinement for his own safety. He was shot and killed in 1989 in the driveway of his home. There were no suspects, and no one was ever charged. No to z tego, co widzicie, skończył przepięknie swój żywot. Z tego, co widziałem, mamy tutaj jeszcze możliwość pogadania chyba z MJ-em. Tak, on tutaj się znajduje w tym oto miejscu. Zaraz sobie zobaczymy, o co chodzi z misjami związanymi z nim tutaj. Nie wiem, czy są to jakieś misje poboczne, czy jak. Didn't waste any time, did you? Went and grabbed what Slim's asshole brigade didn't burn? Still trying to get things up and running again. Already got vultures at the farm trying to pick over my old operation. You need any help? Maybe I'll take you up on that offer to partner up. If you're interested, we could build something here, man. I can think of tougher hustles. Fuck, MJ. Let's get new Bordeaux high. Cieplarnia. Uprawiaj marihuanę w swojej cieplarni i sprzedawaj towar w całym nowym Bordeaux. W miarę zdobywania kolejnych odmian i rozszerzenia swojej operacji uzyskaj możliwość ulepszenia i usprawnienia swojej szklarni. Zadania zielarskie. MJ jest swoim... Aha. See if you can find some of that ditch weed. That'll get us on our way to a first crop. Co my tu możemy zrobić? Weźmy to. Sadzenie marihuany. O, dobra, nie mam pytań. Uprawa, ulepszenia, laboratorium. Zasać, dzika trawka i róże inne. Ulepszenia, donice. Słuchajcie, są to raczej takie pierdoły, które szczerze powiedziawszy ani troszeczkę mnie nie interesują. Jeśli chodzi o sadzenie marihuany i te różne tematy, raczej nie jest to dla mnie w ogóle interesujące, tak więc nawet nie namawiajcie mnie na to, żebym tutaj to miał uprawiać, bo wydaje mi się to dosyć nudne wyzwanie. Tak więc pokazałem wam wszystkie misje główne, wszystkie misje fabularne. Dowiedzieliśmy się, jak zakończył swój żywot nasz główny rywal. Tak więc jeśli chodzi o słowo podsumowania, muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo, ale to bardzo w szoku, że tak te dodatki wyglądały, jak wyglądały, bo po średniej, naprawdę dosyć średniej postawce nie spodziewałem się, że będą w stanie mnie zaskoczyć, a zaskakiwali mnie na każdym kroku. Powiem wam, że nie ma takiego jednego dodatku, który mi się najbardziej podobał. Wszystkie miały coś fajnego w sobie. Najpierw dżungla, takie wojskowe klimaty, te bunkry, w których walczyli,
mieliśmy, potem mieliśmy ten klimat horrorowy, troszkę postraszyło, troszkę złapało za serducho, naprawdę, podobają mi się horrory w takich klimatach, gdzie mamy gdzieś tam jakąś, powiedzmy, historię w miarę autentyczną, a tamta była. Te opętania, te morderstwa, te jakieś tam akty, których dokonywali. No i słuchajcie, na sam koniec ten dodatek, który wam pokazywałem, który też mi się naprawdę bardzo podobał. Fajna ta fabuła była w tym dodatku, zdecydowanie. Dodatkowo też ten klimat tego miejsca, naprawdę każda z tych miejscówek w DLC-kach była fajna. Coś tam nowego mogliśmy sobie zobaczyć, coś co było zgoła odmienne, nie? Niż chociażby w podstawce. Nie było w ogóle w niczym monotonii, nie było tego, co właśnie było tym największym minusem podstawki, tak więc wszystkie DLC-ki naprawdę bardzo, bardzo mocno oceniam, jeśli już musiałbym postawić, powiedzmy, któreś DLC na pierwszym miejscu, to chyba te klimaty horrorowe, te poprzednie DLC, naprawdę tam wiele różnych emocji mi towarzyszyło. Dajcie znać, które DLC wam się podobało najbardziej i dlaczego wam się to DLC podobało. No a na dzisiaj to by było tyle. Tym akcentem kończymy sobie ten oto dodatek. No i raczej z Mafią 3 już się więcej nie spotkamy, ponieważ nie słyszałem o tym, aby jakieś kolejne DLC-ki miały się pojawić. Dajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobały te odcinki. A na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach z innych gier na moim kanale. Cześć!